Dzień dobry. Ja czytam to, co piszecie na czacie. Mikołaj żyje, ale Mikołaj nie przyszedł dzisiaj, przyszła Marta. Dzień dobry. Przyszła wcześniej, bo nie miała co robić w domu, przełączyć drugie oświetlenie, zapomniałem. Yy, będziemy rozmawiali o starości, ale ktoś tu napisał, że bo ja celowo zrobiłem te młode wilki, tak, mu się tak szybko to skojarzyło, wiem, że to nie pasuje kolorem skóry ani nic. Ale ktoś napisał i to o tym też będziemy dzisiaj chyba rozmawiać. Dystrybucja, penetracja, dewastacja. Tam nie było masturbacji. Nie wiem, czy za to jest demonetyzacja za, za to w pierwszych dziesięciu sekundach filmu, ale wydaje mi się, że to jest dobry opis. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie widziałam tego filmu. Jak to? Nie widziałaś killerów? Nie. Dwóch? Nie. Czy tam chyba to w drugiej części było? Nie, nie. To, to nie jest. Nie jest przedmiot moich zainteresowań. Jak to Polskie nie oglądasz... Filmy. No, już mi się nie podobasz. No nic. Mikołaj jest za młody, żeby z nim rozmawiać o filmach. Ja nie wiem tutaj. To jest jakaś zorganizowana akcja to jest. dobrze. Nie, nie no, ale nas, nas chyba spora różnica wieku dzień z Mikołajem. A no co to za różnica? Co to za różnica? Mikołaj na przykład słucha jazzu. Ja jeszcze jestem za młody na słuchanie jazzu. No, ja chyba też. Albo... I chyba nigdy nie będę za stary na to, ale zdarza mi się. Ale, żeby, żeby być fanem, jeszcze chyba nie jest. Tu mnóstwo rzeczy na czacie się dzieje. Ale, mm. Ale to mnie o tym. My będziemy rozmawiali trochę o pierwszej rundzie z nakierowaniem na drugą rundę, bo nie ma sensu chyba omawiać wszystkich spotkań. Powiem o swoich typach, bo ja tobie i Mikołajowi nie mówiłem. Ja mam podobne typy do Was, niestety. Bo ja, ja już coś, nie na... pamiętam, jakie ja mam typy. Tak, rozstrzygniemy typowanie. Niestety Marta prowadzi. To jest, to jest niedobrze też. To jest podparz. A ja do samej końcówki liczyłem, bo tam Orlando Cleveland miał rozstrzygnąć losy, ale to Mikołaj wygrał w tej serii. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale jednocześnie sprawił, że bardziej nie uciekłaś, więc Mikołaj honorowo się zachował. To mi się podoba. Zawsze można na niego liczyć. Ale wiesz co, mi, mi chyba weszło 7 na 8 typów i nie grałam mu żadnego bookmachera. Ja też nie. Ja w ogóle w pierwszej rundzie to tylko Lakers, bo Lakers byli pewniakami. I będziemy też o pogromcach Lakers rozmawiać i o wyrzuceniu trenera, bo Marta aż się kwapiła, po prostu nie mogła się doczekać. Żeby nie no, powiedzieć. Ja, ja byłam na działce, jak tylko przeczytałam te informacje z 30-minutowym opóźnieniem. Yy, niestety, bo nie zaglądałam do telefonu. Nie no, to myślę, że wieś, mogłam nie wieś usłyszeć, jak bardzo się cieszyłam z tego powodu. Wieś, mówisz? Ta jest. Ja zwiedzałem lokalne wsi na rowerze, to też było ciekawe. Podwarszawskie? No. Nie, warszawskie właśnie, okolice ulicy Łopuszańskiej. Tam jak się dobrze wiedzie na rowerze, to człowiek jest jak na wsi, pięknie tam jest. Tak, i reklamowa. No i salon tajskiego masażu jeszcze. Widziałem, że jest tam bardzo specyficzne miejsce obok części zamiennych do traktorów. Okej. Okay. Dobrze, podsumuję, bo jak, to jak mówimy o innych narodowościach, to może pogadajmy, na przykład zacznijmy od wschodu. Ja tu zaraz pogubiłem się z grafiką, szczerze mówiąc. Zaraz ją przywrócę, tą aktualną naszą. Czy konkretnie jakieś rzeczy się stały, które zaskoczyły Cię w pierwszej rundzie playoffów na wschodzie? Takie, których się nie spodziewałaś? Bo ja mam taką jedną rzecz. Hmm, takich, których się nie spodziewałam... Ale takich nie takich, wiesz, odklejonych jakiś, które się wydarzyły. W sensie, wiadomo. w sensie chodzi o nietypowe, czy o typowe bardziej rzeczy, bo nie wiem, coś, co cię zaskoczyło, może. Za zaskoczyła właśnie. mnie bardzo defensywa kaliego ubra Juniora. To tak, tak? polecę hipstersko, bo dla mnie to jest gracz totalnie, z tak totalnie niskim, IQ. A jednak kurczę, bardzo fajnie bronił Bransona w tych swoich posiadaniach i widać było, że jest taki głodny z, zwycięstwa i, i naprawdę robił na nim, robił no na nim ro, robotę, ustawał na nogach i, i uważam, że naprawdę bardzo dobrze wypadł w tych playoffach. Tak? Myślałem, że trochę pęknie. Ja bym go bardziej nawet ocenił tak plusowo, że bez niego Filadelfia już kompletnie mogłaby w niektórych. Ja nie mówię meczach, to o wygrywaniu spotkań tu raczej nie było mowy, ale w niektórych aspektach. Jakiejś takiej prostej koszykarskiej gry, żeby być w miejscach, w których nikogo nie ma, nie wiem, ścinać od końcowej na przykład, bo on tak, bardzo tak. lubi. I to są takie małe rzeczy, ale to i tak za dużo nie zmieniło, to tylko był taki obraz, a dobra, no faktycznie, no, pracowali, ścigali się, ale to oczywiście. niczego nie zmieniło. Oczywiście, że nie, ni, nic nie zmieniło. No jakby w kwestii, w kwestii, jakby jako serii, no ale był trzecim najlepszym punktującym, najlepiej punktującym graczem, to mogło. Hmm, czy mogłoby się to wydawać dziwne przed serią? No, z jednej strony mogłoby, no bo jednak liczy można było liczyć na Tobaja Saharisa, a, a z drugiej strony, no nie, nie można było liczyć na Tobaja Saharisa, bo no to, to już na szczęście Filadelfia zamyka ten, ten, ten rozdział z tym graczem, ale. A propos Tobaja Saharisa, widziałem ja i właśnie mam kłopot, bo niektóre te tweety są tak rzeczywiste czasami, że człowiek się zastanawia, czy to jest prawdziwy raport, ale. Tam były takie, że już Las Vegas typuje, co będzie z Tobiasem, Harrisem, gdzie pójdzie. Jak Amerykanie stawiają tam, że u nas jest nie wiem złoto 85, to mm. u nich jest plus 300 i była taka drabinka zespołów, gdzie na pewno to Bias Harris jest i od razu Detroit Pistons, a potem jakiś zespół i wszystko z Chin. I potem doczytałem, że to taki a śmieszny żart, to jest tak jak ten żart, że yy, Kawaii Leonard ma wrócić w meczu numer 7. Tak, tak, tak. Tylko jeszcze mu nikt niestety nie przekazał, eee, że. No też Statmius Stat tweetował, że to Tobias Harris w ostatnim meczu serii, w szóstym meczu ma. Tak, dobrze pamiętam, że było sześć meczów? Dobrze tak. pamiętam. Eee, w szóstym meczu ma tyle samo punktów, ile Ben Simmons dla Sixers w tym meczu. No to, to tak. To, myśli, to już, to myśli, że to to już to jest poniżanie. Nie, to jest hejt. To jest moim zdaniem hejt i, i moim zdaniem to są kłopoty na, z nagłośnieniem. Możemy to tak zakwalifikować, tak, tak. że starałem się zrobić dzisiaj ten efekt, że mam kłopoty z nagłośnieniem, ale. Właśnie miałeś kłopoty z nagłośnieniem podczas nam majówki? Nie, nie mam żadnych kłopotów z nagłośnieniem, bo nie piję alkoholu. Ale my mówimy o nagłośnieniu. Jeśli ktoś miał kłopoty z nagłośnieniem w majówkę, proszę opisać jak bardzo duże i czym to się objawiło. Dziękuję. Dobrze, to, to było to. Jeszcze chcesz coś powiedzieć na ten temat? Na temat serii Sixers z zaskoczenia. Może trochę, może trochę Kyle Laurie, w sensie to, jakim był, kurcze, psem w defensywie. Tak, mówię taką, mówię taką kalką z angielskiego. No, chodzi o bycie takim naprawdę dogiem w, w obronie. Bardzo fajnie się go oglądało w tej serii. Trochę zaskoczył mnie też Buddy Hilt i jego indolencja w ataku właściwie do ostatniego, do ostatniego meczu, ale zastanawiam się, na ile to jest kwestia tego, że nie mieli za bardzo okazji grać ze sobą. Mówię tutaj o Hildzie i o Embiidzie, no bo jednak Embid od momentu, zdaje się, transferu po Hilda, no zagrali razem te chyba 8 spotkań, tylko więc. Może to jest trochę kwestia tego? No, ostatecznie Cameron Payne trochę, trochę jakby przejął tę rolę, Hilda, która, która miała być dla niego od Nicka Nersa. I to jakby w tej serii, jeżeli chodzi o zaskoczenia, to bardziej właśnie widzę je tutaj w kontekście Sixers niż w kontekście Nix. Nix są absolutnie Ło. Wow. Jezus Maria. O, ja nie wiem, czy teraz to właśnie będzie Ło Jezus Maria, to może być nie, nie trochę wiem, inne Ło Jezus Maria, mi się wydaje. Ale, ale ta, ta seria była po prostu, ta, ta seria była genialna. Ja mam bardzo słabą pamięć, ale myślę, że jak ktoś mnie za dwa lata zapyta, yy, jaka była jedna z lepszych serii, jakie widziałam w ostatnim czasie, to myślę, że spokojnie powiem, że właśnie Sixers yy, z Filadelfią, Mistrzostwo Świata. Mhm. Bo zapomniałem, a bo ja o tym swoim zaskoczeniu miałem powiedzieć. Zaskoczyłem się bardzo. Znaczy, to jest chyba charakterystyczne, i o tym wszyscy już mówią, że jest zmiana pokoleniowa, która już jest w zasadzie od paru lat. Ci z gości oczywiście nie odchodzą z NBA, żadne Kawaje, KD, LeBrony raczej się nie wybierają w przyszłym sezonie na emeryturę, ale niewątpliwie. To jest tego zasługa, że na przykład taki Damian Lillard. Ja nie twierdzę, że kiedyś by w takich warunkach pociągnął drużynę, bo Indiana jest za dobra, żeby dać się oklepać jednemu gościowi, który po prostu rzuca i robi określony set za, zagrywek w ofensywie, i tak naprawdę tylko to nie przejmie meczu jak Antony Edwards na przykład. Ale, mimo wszystko, zaskoczyłem się trochę, że. No, że Milwaukee nie zrealizowało planu, że nie potrafiło jakoś się wziąć w garść, mimo że te plotki o antku, które były pewnie nieprawdziwe, bo on za daleko chyba do powrotu miałby w tym sezonie, mhm. nawet jakby Bugs byliby w finale, nie wiem, konferencji czy w finale NBA. To trochę się zaskoczyłem tym miliardem. Trochę się zaskoczyłem, ale to jest, tak jak mówię, to jest jak z typami na Clippers, potem o tym mówiłem. Oczywiście seria imienia Mikołaja Tyczyńskiego, Clippers Dallas, mnie niczym nie zaskoczyła. Natomiast zaskoczyło mnie to, że. Że tak dużo tego wszystkiego naraz. no Ci Clippers, to, a, to mnie to, to ogólnie mnie zaskoczyło. Ale tutaj konkretnie Bugs mnie zaskoczyli dosyć negatywnie tym, że momentami się nie stawiali w ogóle. To tak. nawet przypominało mhm. Miami Heat Boston Celtics. Tam, tam kiedy oglądało się. Mecz po prostu, żeby obejrzeć, nie wiem, skrót zagrań Miami. Miami nie wyglądało źle, ale jak upatrzyło się w boxcore, to w tym momencie, kiedy Miami wyglądało źle albo poprawnie, to właśnie tworzyły się te przewagi i te trzy ostatnie spotkania, gdzie oni nie przekroczyli 90 punktów. No, no dajcie ale... spokój. Ale to oni byli skazani na porażkę z Celtics. i tak... Ja rozumiem, ale przegraj pechcioma, nie? Niech ten Tyler Hero odpali się na 50 punktów, niech ten Bama de Bios zdominuje, Paint, zwłaszcza, że Kristapsa nie ma, wiesz, niech coś się stanie takiego, a tutaj 84. O, właśnie, a propos tej serii, to dla mnie zaskoczeniem było to, było, było to w tym meczu wygranym, to był, zdaje się, mecz numer dwa, prawda? Dobrze mhm. pamiętam? Tak. Dla mnie było zaskoczeniem to, jak fatalny był Porzingis i to Porzingis był absolutnie fatalny, chociażby na Tylerze Hero, oni mieli tam kilka takich posiadań, że, że ostatecznie wymuszali switch tak, żeby, żeby Porzingis grał pod, pod hero i chłopak jakby spokojnie ustawał na nogach przed, przed Łotyszem i spokojnie dawał sobie z nim radę. Ja nie, 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 nie zapisałam sobie tego, ale o ile dobrze pamiętam Porzingis tam miał sześć punktów hmm. w tym meczu. A może już coś tam pobolewało, no wszystko jedno, ale to... No to jest chyba właśnie to. No. I jestem ciekaw też, ale to o tym to nie wiem, finały konferencji będą jakieś, pogadamy, jestem chyba najbardziej ciekaw, co to będzie dalej z Miami Heat. O ile to cokolwiek będzie z nimi. No właśnie, była teraz konferencja Pata hmm. Riley'ego, I... Pata Replaya. przekręcają wszystkie nazwiska, tak, to prawda. jest ostatnio modne. 70-letni Riley zaorał Jimiego Butlera i powiedział, że nie ma takiego szczekania jeżeli, do Boston, do, do Knicks, jeżeli się nie grało w ogóle na parkiecie w playoffach. I on sobie no powiedział przed chwilą, no nie wiem, z pół godziny temu mniej więcej. Bo zapomnę, zaskoczyło mnie to też, jakim debilem jest Patrick Beverly. No, nie subskrybujesz mojego podcastu i ja będę z tobą rozmawiał. Pat, tak się nie robi podcastów. Zadzwoń do mnie przegadamy temat, bo oni cię przestaną słuchać. To tak się nie robi podcastów, chłopie. Jesteś debilem. No, mnie zaskoczyła trochę reakcja ludzi tam, dziennikarzy, bo, nie wiem, jakiś taki brak solidarności. Trzeba było uciąć temat, odwrócić się i, kurczę, no, powiedzieć no, ale ESPN no. wykazał się pełną solidarnością, że... Nie, no, tak, tak. Później, później tak, dlatego, że to po prostu zostało nagłośnione, ale ci dziennikarze w hali, no, nie wiem, takie to było dla mnie słabe. I chyba największym zaskoczeniem, bo wszystko z Nix mnie jakoś nie zaskakuje, ale w tym przypadku tutaj e, Cleveland Orlando mnie zaskakuje jedna rzecz. Znaczy, może nie zaskakuje e, ten mecz ostatni, zwłaszcza. Ten, ja wiem, że to warunki Game 7 to jest zupełnie coś innego. Ludzie, którzy nie mają nóg, zaczynają chodzić, wstawać, biegać i jest jak na tych spotkaniach amerykańskich dusz pasterzy, że dotykacie, wszyscy się modlą i na... tak. E, co się stało z Magic? To wszystko działa w jakimś określonym odstępie czasu. Nawet ten taki heroiczny pojedynek już, bo to się tak przerodziło trochę, Bankero, Donovan Mitchell. Orlando jest dobre na kilka minut w meczu, ale nie przez cały mecz z takimi Cleveland, którzy mieli dosyć, no nie chcę powiedzieć ograniczoną, no ale ograniczoną rotację w porównaniu. Nie, no zdecydowanie. Przede wszystkim to... I to mnie zaskoczyło najbardziej, że Orlando nie utrzymało tego takiego uderzenia, gdzie już kopało leżącego w zasadzie. I jeszcze I tak? miało 8, 18 punktów przewagi, i oni to roztrwonili, No ale to, jakby, to jest to, o czym rozmawialiśmy, nie wiem, w poprzednim, czy w jeszcze poprzednim odcinku, że jakby te wszystkie problemy Magic właśnie się ujawniły podczas, podczas tego meczu i podczas tego ranu. Podczas tego ranu, kiedy, kiedy Cavs po prostu wrócili z, ty, z tych minus, tam 18. Przecież oni, oni w ogóle zaczęli, Cavaliers zaczęli od tak naprawdę dziewięciu pudeł za, za 3. Mhm. Totalnie można było, można było wyjąć ten mecz. No ale to wiesz, to, myślę, że tak, doświadczenie, brak tego playmakingu. Ale trochę, wiesz, czy trochę... to jest usprawiedliwienie tego, co widzieliśmy na przykład w meczu numer 6, gdzie. Tak naprawdę był donowany Mitchell tylko? No, to koniec. No tak, no. ale nie mają nie mają snajperów, nie mają, e, nie mają kreatora gry, który by tę grę uspokajał, który by im powiedział: "Słuchajcie, ty musisz iść tutaj, ty musisz iść tam, gramy teraz ten set, gramy w taki, gramy w taki sposób." Jakby wydaje mi się, że to jest że to jest jakby główna główna przyczyna tego co się tu wydarzyło tylko ja bym specjalnie nie, ja bym specjalnie jakoś tutaj w przypadku Magic nie płakała po tej serii w sensie takim, że oni się sprawdzili, to był no to dla nich. To jest początek dla nich dopiero, tak, no jasne. To jest właśnie no. dopiero początek. Oni doskonale wiedzą czego im brakuje, będą mieli naprawdę ocean kasy do wydania w off season, yy, wiedzą na kim mają budować. Franz Wagner się wyłożył w tym ostatnim meczu. W ogóle jemu się chyba ten rzut trochę popsuł względem poprzedniego sezonu, i on, on. To nie jest tak, że on nie miał takich momentów jak właśnie w Game 7. On miał takie momenty w sezonie regularnym i, i, to, i to jakby rodziło problemy. No ale. Magic tak naprawdę zaczęli z czystą kartą i można tylko i wyłącznie na tym, co, co zobaczyliśmy w tych siedmiu meczach, można tylko i wyłącznie dalej budować i są naprawdę w super położeniu. No i też Bankero udowodnił to, że naprawdę jest gościem nie od parady. Mhm. Cieszę się, że go mam w jednej lize fantazy, bo myślałem, że znowu wybrałem kartofla jakiegoś jak Jamesa Booknight'a. To ja, było ja w ciężkie. ogóle ja, ja jestem ja jestem pro, znaczy. Ja po prostu jestem w szoku, jeżeli chodzi o Cavs, o to, co robi JB Bickerstaff. Mm. Bo nawet wczoraj, wczoraj sprawdziłam yy, sobie w statystykach, że wiecie, to, to, to wygląda tak, że najbardziej efektywne line-upy yy, Cleveland Cavaliers to są te line-upy, w których jest Evan Mobley i Darius Garland, którzy są otoczeni strzelcami, albo wymiennie jest Jared Allen i jest Donovan Mitchell plus Strzelcy. I do meczu numer, do meczu numer 7, czyli w pierwszych sześciu meczach, takie line-upy widzieliśmy Alena, Michela i Strzelców przez łącznie 29 minut to jest tam, nie wiem, z 40 pary chyba posiadań a Garlanda, Mobleja i strzelców widzieliśmy 39 minut tylko ra razem na parkiecie, z różnymi strzelcami, nie mówię tutaj, nie, nie chodzi o konkretny line-up, tylko chodzi o, o jakby to ustawienie właśnie y, takie dwójkowe plus, plus ci, którzy rozciągają grę. Dla mnie to jest w ogóle kryminał, że to, że to wygląda w ten sposób. I nie rozumiem tego, czy to jest po prostu jakaś dziwna obawa przez to, że o Jezu, starterzy się obrażą, no nie wiem, wydaje mi się, że trener powinien umieć takimi rzeczami zarządzić, tym bardziej wiedząc... Donovan Mitchell jak... wtedy odchodzi, on się obraża, nie dostaje piłki i dobra, to nie. Ale jak Donovan Mitchell? Donovan Mitchell właśnie jest najlepszy, kiedy dajesz mu, dajesz mu piłkę do rozegrania. No kiedy ja jest uważam... sami, no jest lilardem takim, no robi to samo w zasadzie, tylko trochę inaczej. No, Oczywiście, ale Oczywiście, to... tak samo Garland jest lepszy, kiedy, kiedy ma tę wolność i kiedy może, może grać na piłce. Oni moim zdaniem się zupełnie nie uzupełniają, kompletnie się nie uzupełniają, bo mają bardzo podobny skill set. tylko Garland oczywiście jest jakby słabszym zawodnikiem, tak? W sensie, jeżeli mówimy o mówimy właśnie o umiejętnościach i tak dalej. No Mitchell już udowodnił wielokrotnie, że jest graczem z kosmosu, jeżeli chodzi o playoffy. I chociażby w tej serii to udowodnił, rzucając w ostatnich dwóch spotkaniach 89 punktów łącznie. To prawda. Chyba wiesz co, może, powiem, może podzielimy te typy, że teraz ja powiem o, o tym, jak stawialiśmy, i w ogóle możemy sobie o tym wschodzie pogadać, skoro tu jesteśmy. Jasno. Jak coś z pierwszej rundy się przypomni, to dawaj, dobrze. Teraz te wyniki wstydu. Marta prowadzi z 11 punktami, bo trafiła tam kilka rzeczy. Nie warto o tym mówić, nie? Bo to nie ma o czym. Ja mam 9, udało mi się, a Mikołaj ma 8, bo ta ostatnia seria właśnie tutaj. To Orlando. nie są duże różnice. Nie, są duże różnice, ale mniej spotkań. I na wschodzie Boston, Cleveland, może od tego zacznijmy. Ja stawiałem i tak samo Mikołaj 4-1, ty dałaś 4-2. I ja nawet ja się zastanawiałem... się, jakbym mogła z tego typu, ale zostawmy, zostawmy już to typy, tak jak ci podawałam na, na Twitterze. Ja mam tylko taką teorię, dlaczego dałem 4-1, a nie 4-0. Chociaż... Ja się ostatnio mylę w jakiś takich łatwych seriach do typowania. Uważam, że to jest chyba najłatwiejsza z tych wszystkich półfinałach. Semis. Jak Boston musi dać się ograć, albo nie wiem, no, śnić dalej o Kristapsie, że sobie bez niego kompletnie nie poradzą, bo no, trzeba przypomnieć, Cleveland to są ludzie, którzy świetnie, jak ty bawisz się w jakieś izolacje, tam przybiega pan Mobley, zaczyna cię kasować, potem pojawiają się jego koledzy i możesz sobie po prostu. Przestać myśleć o graniu jakimkolwiek izolacyjnym i podajesz piłkę. Tam tylko ktoś czeka, żeby zrobić przechwyt, i. No nic. Wydaje mi się, że, że Boston naprawdę musiałby mieć jakiś kosmiczny meltdown w swojej grze, już taki, który oglądaliśmy, nie wiem, w zeszłym roku powiedzmy, żeby Cleveland wygrało przynajmniej dwa spotkania. Tak. Trochę, może trochę przesadzam, że to Cleveland jest takie, no nie wiem, no słabe w porównaniu z Bostonem. Ale myślę, że ta siła ognia, której zresztą tak długo nie widzieliśmy i powinniśmy wreszcie zobaczyć, taka prawdziwa, nie taka przeciwko Miami Hit, to właśnie po powinno się pojawić w momentach największego oporu. Mm. I nikt nie będzie patrzył chyba na to, że Ewan Mobley zablokuje kogoś pięć razy w czwartej kwarcie. Jeśli to się przydarzy w jednym meczu, okej, okay, ale uważam, że no Boston jest na tyle silny, że powinien sobie z tym jakoś radzić. Ja myślę, że przede wszystkim. Tak naprawdę w tej serii wszystko zależy od tego, czy Dona czy Mitchell otrzyma jakiekolwiek wsparcie. Bo jak otrzyma takie samo wsparcie, jak otrzymał w tej serii, w tej serii z Magic, no to do domu prędzej niż prędzej niż później, to jak najbardziej. Natomiast yy, Trzeba zwrócić uwagę na pewno na to, że, jak, że w ogóle w tej serii z Magic, i to, i to moim zdaniem jest dość alarmujące, oni mieli Kawalirs mieli drugi chyba najgorszy atak spośród wszystkich drużyn w pierwszej rundzie playoffów. Mhm. I ja, ja nie wiem, jak ten zespół zamierza jak ten zespół zamierza wygrać więcej. No, mówię, obstawiłam 4-2. Niby, ale bardziej bym się skłaniała ku 4-0 albo ku 4-1 w tej serii z Celtics, ale Celtics mają tak naprawdę przewagę absolutnie w każdym aspekcie. Mają, uważam, lepszą ławkę, mają dużo więcej opcji w ataku, mają lepszą obronę. Tutaj, tutaj uważam, że brak Porzingisa, potencjalny brak Porzingisa w tej serii nie będzie tak. Dramatyczny dla Celtics, jak brak Jarretta Allena dla Cleveland. To jednak, jednak Jaret Allen jako taka opcja w pick-and-roll z Mitchellem, no, to wydaje się taką najsilniejszą bronią w tym momencie CAPS, jeżeli chodzi o, o atak. Garland w no ogóle... i w ogóle jeśli nie masz Porcignisa, przepraszam, no to starasz się jak gdyby no, zmaksymalizować yy, moce przerobowe akurat tam, gdzie nie ma tego zawodnika. No i akurat tutaj byłoby jak znalazł, żeby zdominować. To jeden zespół taki to zrobił w pierwszym meczu półfinałów z młodym Michaelem Jordanem z Minnesoty, i to przynosi efekty. Wiesz, Moim poza... zdaniem. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że po prostu fizycznie i, i jeżeli chodzi o wzrost, no Cavaliers nie mają czego, czego szukać w tym w meczapie, tym bo ich frontcourt jest po prostu za mały. Mm. Za mały do tego, jeżeli weźmiemy sobie, zastanawiam się w ogóle, jak będą wyglądały tutaj te poszczególne meczapy, ale, ale wiesz, rzucisz Jasona Toma, rzucisz Jalena Browna, nawet możesz, możesz odpuścić Derricka White'a Derika Whitea możesz, nie wiem, skierować na takiego Maxa Strusa, tak? Drew Holiday na, na Garlandzie. To jest kolejna seria 15-punktowa dla Garlanda, tak jak było, tak jak było w Magic. Nie mają Zas... po prostu moim zdaniem argumentów żadnych do tego, żeby, żeby w ogóle jakkolwiek myśleć o tym, żeby urwać więcej niż te dwa mecze, no już powiedz. Tak sobie wyobrażam sobie, jak przy tej głębi składu wychodzi ten Boston, Derek White, tam w Cleveland dzwonią do wszystkich podcasterów na świecie, że ktoś mógłby wejść na boisko, a tam Derek White tam 30 punkt rzucaj no. załamane to. Ale Cleveland, mimo wszystko, w szacunek za ten mecz numer 7, cokolwiek by się nie stało z Bostonem. Naprawdę... Nie będziemy opluwać was po sezonie. Dobrze. To druga seria. Ludzie twierdzą, że to jest powrót lat 90. Ja nie widzę takich inklinacji. To to są tylko nazwy zespołów. To jest nic związanego. Nowy Jork, Indiana. Ja sprawdzę, jaki był typ. Ktoś mi pisze, że coś po streamie, ale chyba jest wszystko działa. Ja nie wiem. Jakieś tutaj złe języki ludzkie. Indiana, Nowy Jork. Ja postawiłem, tak jak ty Marta, dwa do czterech. Chciałem jeden do czterech, ale stwierdziłem, Skoro bijemy się o punkty, to nie może tak być. A Mikołaj dał 4-2, bo nie potrafię znaleźć wytłumaczenia. Ale 4-2 dla Pacers stał? Dla Pacers, tak. tak. Okej. Okay. To, to jest ciekawe. znaczy... To jest bardzo odważne. To jest jak pójść nago gdzieś na plażę, wiedząc o tym, że jest wycieczka zakonnic. To, tak, to jest tak odważne, moim zdaniem. Znaczy, ja, ja nie uważam, żeby można było powiedzieć, że Mikołaj absolutnie nie ma racji, bo. Ta seria de facto moim zdaniem sprowadzi się do tego, kto narzuci pierwszy swoją koszykówkę. Mhm. Mamy, mamy, po jednej stronie mamy zespół, który gra cholernie wolno, e, bazuje na, na e, half na ataku pozycyjnym, a po drugiej stronie mamy zespół, który po prostu wszystko pcha w transition, w kontrataki i potraficie, potraficie po prostu zabiegać. I teraz pytanie, jak ta seria może wyglądać, jeżeli mamy po jednej stronie właśnie taką charakterystykę koszykówki, po drugiej, po drugiej zupełnie inny profil, i jeszcze z gwiazdką, że Nix są zespołem, który, który, który opiera swoją koszykówkę tak bardzo na ofensywnych zbiórkach. I tak. co wtedy? Masz dwóch graczy, którzy stacjonują pod koszem, którzy ci skaczą po Bach w stylu Hartenstein, Robinson, Josh Hart. I co, jeżeli tej, te, tej piłki nie zbierzesz? Indiana wyprowadza, wyprowadza od razu kontratak. I to są punkty, bo de facto grasz albo wtedy 4 na 3, albo, albo na przykład 3 na 2 w takiej hmm. sytuacji. I Wydaje mi się, że to, że to bardziej, nie chciałabym powiedzieć, że niks są pod ścianą, ale, ale ta, seria, ta seria może być dla nich właśnie trudna przez to, przez to tempo. Oczywiście w playoffach to tempo siada i to nawet było widać po serii z Milwaukee, tak? że, jednak, że jednak to tempo takie wyliczane statystycznie w sezonie regularnym, Versus playoffy, jeżeli chodzi o Pacers, no to ono zmalało tam kolosalnie, ale mimo wszystko jakby Pacers nadal, nadal są tym zespołem, który, który gra, gra szybką koszykówkę i który Pacers są też zespołem, który po prostu cię może zamęczyć i zabiegać. To prawda, ale z drugiej strony to też jest takie. Ten taki koszykarski przykład, co było pierwsze, jajko czy kura? Co jest ważniejsze, asysta czy zbiórka? To, co się działo z Derekiem Rose'em i Dwightem Howardem. Komu dać nagrodę? Ten ma tego 10, tamten ma tego 10. Co jest ważniejsze? I wydaje mi się, że w przypadku Nix bardzo, bardzo ważne jest to, że dodajmy trenera, dodajmy krótką rotację i to bez planu bez się nie, nie obędzie. A nie daj Boże, ktoś się tam podkręci, skręci. To jest chyba bardzo ważny czynnik, żeby... Spowalniać grę, po prostu, albo doprowadzać ją do takich, nie wiem, temp, jak mogę to nazwać w ten sposób, które Nowy Jork akceptuje jako, nie wiem, górną granicę. Bo ich nie stać na takie rzeczy. Taki mecz numer 7: Cleveland-Orlando. Nowy Jork chyba by sobie nie poradził, żeby przede wszystkim dogonić. To byłoby chyba dla nich za dużo. Tam za dużo i za szybko się działo, mimo że te drużyny nie są jakieś za szybkie. To jest raz, a dwa, to na korzyść Nowego Jorku, moim zdaniem. Chodzi to, że Indiana czasami nie potrafi się obronić. No, tak. I to z takich, takich popularnych pozycji, czyli jakiś łuk, jakiś róg. Ja nie chcę przywoływać statystyk, ale one jeszcze w sezonie regularnym no, nie były nawet złe, były bardzo, nie będę przeklinał. No tak. No i wiemy o tym, że pan Hart, który w czwartej kwarcie będzie zbierał tyle co do nowa Mitchell w ofensywie, i robił wszystko. Będą rzucali po 6-7 razy, jeśli wyzbierają piłkę z tych samych momentów, to co się działo z Filadelfią. Zresztą ta końcówka nie była taka cudowna. Tam już nie pamiętam którego meczu. Tam była po prostu duża możliwość powtórek. Tak. Bo pierwsze trójki nie wpadały i piłeczka przechodziła w rączki pana, co rzucił trzeci raz. Tak. I tak. myślę, że Nowy Jork może powtórzyć ten sam patent, czyli graniu na charakterze. Bronson tam 40 punktów, coś się udało wyrwać. Tam kogoś w mordę ktoś uderzył, jak Maxeya, i meczyk przeleciał tam. Oczywiście, raport dwuminutowy, tak, uderzyli go w mordę, no ale co z tego? I to może być bardzo podobne, mi się wydaje. No, na pewno na korzyść Nix działa to, że Pacers są bardzo słabo zbierającą drużyną. Mhm. Więc. Tylko, tu... tylko jak zaczną rzucać, to oni nie mają czego zbierać i nie to im no. niepotrzebne jest. O, oczywiście, że tak. Pytanie, pytanie, w jakiej formie teraz strzeleckiej będzie Halliburton? No bo jednak statystycznie on wypada sła... Wypadł cienko w tej serii z Bucks. 29,6% za, tr... za, za 3%, 43,5% no za. Nagłośnieniem z nagłośnieniem, to było coś. <laughs> 16 punktów, ale, ale jakby. Tutaj jego, jego jakby, m, najważniejsze w jego grze jest to, jak bardzo potrafi i jak świetnie potrafi ustawić po prostu grę swoim kolegom mhm. i każdy tam korzysta, Miles Turner, e, Nemhard, e, Pascal Siakam oczywiście. Mnie na, przykład, mnie na przykład bardzo ciekawi jak. jak... A ja przepraszam, no? ja chciałem wszystkim hejterom Numpharta powiedzieć, żeby, że nazywaliście go już Numphart, że on jest Nump niby, a tu proszę. Nie, nie, no to, to nie wiem czy to... przekazać to wszystkim. Może właśnie. ktoś nie ogląda koszkówki. No to bardzo często tak się wydarza właśnie. Nie, on miał, on miał w ogóle bardzo, bardzo fajną serię z Bucks i myślę, że on będzie tak naprawdę tym nominalnym obrońcą Jaylena Bransona, bo po prostu też w sezonie regularnym ewidentnie najlepiej, najlepiej mu szło, on ograniczył, w sumie tam nie było zbyt wielu tych posiadań w sezonie regularnym na Bransonie, ale z tego co patrzyłam, no to 7 na 21 z gry u Bransona, kiedy bronił go Nemhardt. Myślę, że to jest to jest matchup, który, który, na który warto będzie zwrócić uwagę. I myślę też, że Pacers pójdą bardzo mocno w utrudnianie życia Bransonowi już na wczesnym etapie od samego początku, kiedy zacznie zegar odliczać czas gry do końca akcji. Taki po prostu full court, presja. I nie dawanie mu żyć już od samego początku, żeby po prostu gość się nie, nie rozchulał. To jest, ja wiem, to, to że... jest ciekawa no. seria. Ja wiem, że to nie wychodzi statystycznie jakoś bardzo ładnie, bo sprawdzałem to wczoraj. Ale też takim kluczem może być te rzuciki wysokich milestarner, 6 metr, tam nikt do niego nie A. idzie, wszyscy myślą o zbióreczce. On sobie stanie gdzieś takim takim mniej złamanym Dankanie, że nie ma szansy od deski, ale on rzuci. To jest jego pozycja. Podejdzie bliżej, ktoś do niego wyskoczy. Proszę bardzo, mogę faulować, proszę pana. I nagle się okaże, że taki mali starter Rzucić ci 12 punktów w połowie, czy w kwarcie, i to są dalej punkty, które musisz gonić. Wszystko jedno, kto. W jaki sposób je zdobył? I to jest to, jest to, to co jest... oni robili w serii właśnie z Bugs. To tak. wyciąganie, wyciąganie. Tylko wiesz, to wtedy no była wiesz. zabawa, no bo kogo oni mieli wyciągać? Jedną osobę, drugą, jakąś zdziwionego Bobiego Portisa, który jest wiecznie zdziwiony. No, no nie, no a tutaj naprawdę mogą mieć. Konkurencję, bo myślę, że wchodzenie pod kosz, masowanie się, próbowanie swojej mocy z rzutów osobistych, to nie będzie chyba. Nie, to. nie, nie, to nie będzie, to myślę, że tak nie będzie wyglądać y ta seria pod, pod względem jakby gry Indiany. Myślę, że właśnie to, co, to, co mówisz, Turner będzie jak najbardziej chciał wyciągać y wysokich niks z pod kosza. On rzucał 43,9% za trzy w tej serii z Bucks. I to w ogóle przy najwyższej, najwyższej, najwyższej liczbie prób w karierze za trzy, bo tam chyba prawie siedem trójek na mecz rzucał od Poczekaj, bo jakaś afera streamowa jest. My nie mamy, słuchajcie, żadnych spowolnień, nie mam wszystko na zielono, nie mam pojęcia co jest tutaj. A też mi nic nie zgłasza, że mamy jakieś, jakieś problemy, więc. I YouTube mi mówi, że jest bardzo dobry stan transmisji, to może coś u nich. Pierwszy raz coś się u mnie nie zepsuło, dzięki Bogu. Podobna sprawa. Ty, ty nie słyszysz, żeby mnie ciało? Nie, ja. Jest Coś, Eee, coś psu temacie albo jakieś burze przechodzą nad Polską i tam coś się dzieje. Dobrze. Może tak być. Zakańczamy. Wszystko jedno, czy to jest gramatycznie, czy nie. Put. Ja tylko powiem, że końcik Bulls będzie. Łączący nasze dwie osoby, ale skaru za nagrodę dostał. No, Cieszę się, że, że Bulls dostali cokolwiek. Przepraszam, ja to może pokażę. O Boże Święty. O. Jezus Maria. Uuu, to jest, to jest coś. Yy, to co, to zachód? I na zachodzie. Yy, na zachodzie Oklahoma Dallas, tak, Oklahoma Dallas. Wiemy, że Maxi Kleber nie zagra. To już od razu mówię. I to jest Padaka. I to jest bardzo niedobrze. I w ogóle, wiesz co, to uszkodzenie jego ciała to jest taki. Jedna z tych takich kontuzji, które niby nic, ale są kosmicznie ważne, bo to gdzieś tam się obracasz, gdzieś się ruszasz, może to nie być rzucająca strona ciała, ale to zawsze czujesz, czy idziesz do kibla, po zakupy, czy jesteś na treningu. To jest bardzo niewygodne. To jest tam jakaś, nie wiem, dyslokacja prawego ramienia, coś tam. Obrach czy jakaś barkowa. Tak, skryciego. tak, to jest tak niewygodne i czasami, czytałem o tym, ludzie potrafią odw odwyknąć od... Zakresu ruchów, zależnie, no wiadomo, to jest NBA na pewno go wyleczą, mhm. ale są takie sensacje, że wykonujesz określone czynności tymi rękoma. To było chyba na podstawie jakichś strongmanów. I nagle twoi, twój organizm automatycznie trochę zapomina tego i musisz ten zakres ruchów przywołać. I to jest bardzo podobno niebezpieczne w sportach, które wykorzystują bardzo mocno górną część ciała, czyli o, w większość. No pytanie, na ile on w ogóle wypadnie mhm. z gry, ale można było na początku serii z Clippers Stwierdzić, że ten kleber w ogóle nie nadaje się po co, po co nim gra, Jason Kidd i tak dalej, ale on miał bardzo, w sensie drugą, drugą połowę, czy nawet większość serii tak naprawdę miał bardzo, bardzo mocną tutaj z Clippers i on byłby szalenie ważnym zawodnikiem przy, w tej serii z Thunder, chociażby z tego względu, że. Teraz będą musieli grać tylko i wyłącznie wysokimi graczami, a to oznacza mhm. głównie tak naprawdę koncentrowanie się w obronie, w takim ustawieniu, po prostu w sensie by, graliby w dropie. A jeżeli, jeżeli mają wysokich i grają w dropie, no to to będzie zabójstwo, jeżeli chodzi o midrange. Ja myślę, że będą, że będą pałować te rzuty z pół dystansu i, i w ten sposób mogą wygrać, wy, wygrywać te mecze. Mają na pół dystansie J dub czy, czy Shea. są świetni. Tylko wiesz, oni są świetni, tylko spotkanie z Kyrim, który powiedział, że zrobił masę głupot i już jest normalny i gra jak człowiek, z Dąciczem to jest trochę inna liga, wiesz? Ja myślę, że, że to. Wszystko to, co powiemy o tej serii, nie będzie kompletnie prawdą i to przeważnie może być niestety po stronie Oklahoma. Oni będą mieli straszny reality check, mam nadzieję, bo jeśli nie, no to w takim układzie już liga ich, ich jest kompletnie. Oni mają kompletny balans w takim układzie i jedyny problem to chyba zbieranie piłki, to nie tylko oni. I taki nie, bo pytanie się pojawia, co z Demciczem. Ja uważam, że statystyki Don są imponujące jak to na Donchicza, no prawie 30 punktów, prawie 9 zbiórek, prawie 10 asyst, ale Doncicz nie wygląda na zdrowego. 23,9% za 3 przy 11 próbach, 45% z gry to jest na, chyba to są jego najgorsze procenty, jeżeli chodzi o playoffy. I to przy te 40,5% to przy prawie 26 próbach. Mm -hmm. ja, myślę, ja myślę, że po pytanie teraz, jeżeli wiadomo, jeżeli Dončić będzie zdrowy, no to będziemy mieć super emocjonującą serię. Ale jeżeli Dončić nie będzie zdrowy i nie będą mu wchodziły te wszystkie rzuty, które mu wchodzą zawsze, a tak było w serii Clippers, z Clippers właśnie. Pudłował te swoje, nie wiem, takie flagowe finger role, które w normalnych warunkach by po prostu trafił i nie byłoby problemu. To, to jednak tutaj musimy liczyć na to, że Kairi odpali na przynajmniej 30 punktów w meczu, jeżeli myślą o tym, żeby tę serię wygrać. Ja mam, ja uważam, że, że Mavericks to wezmą. Myślę, że ta różnica właśnie w wielkości tych graczy yy, będzie będzie na tyle duża, że, że uda im się to zamknąć w pewnie sześciu meczach? Obstawiam? Ale to nie jest tak, że, że Thunder nie są absolutnie żadnym zagrożeniem dla nich. Mhm. No i pytanie, pytanie, pytanie jeszcze. Jak będzie wyglądał? Jak, jak będzie wyglądał Don't, czy jak usiądzie na nim Ludort? No właśnie i pytanie tylko, czy to będzie takie siadanie na Donciczu, że będzie początek otwarcia ludorta, potem będzie jakaś mocna pomoc, czy zdecydują się po prostu starać się przynajmniej na początku i po prostu brać go jeden na jeden i zobaczymy co wyjdzie, Tam potem coś wyjdzie z tego. Tylko problem jest taki, że Doncic chyba sobie doskonale poradzi, poradzi w izolacji z takim dortem. Nie widzę lockdownu tutaj. No w sezonie regularnym radził sobie dobrze. 8 na 14 z gry i 4 na 8 za 3 w dwóch meczach. Jakie grali przy, przeciwko sobie w tym sezonie. Ja bym jeszcze w, tym, w, tej, w tej konkretnie serii zwróciła na pewno uwagę na to, co będzie robił Chad Holmgren. Czy będzie też wyciągał Gafforda i Lively'ego na, na łuk hmm. i będzie siepał te trójki, żeby trochę zwolnić miejsce dla, dla Shea na wjazdy, czy dla Jaylena Williamsa. No i też pytanie, co, co będzie z Joshem, z, Joshem, z Joshem Gidim, bo w teorii miało być tak, tak leciutko z Gidim w tej serii z Pelicans, mieli go tam odpuszczać za trzy, tak samo Dorta, w ogóle olać, olać chłopaków niech tam sobie rzucają i tak dalej. Tylko że Gidi rzucał 50% za trzy w tej serii z Pelicans, a Dort rzucał 52, w tej serii z Pelicans. Hmm. I, nie I jeżeli masz graczy, którzy, którzy łapią taki wiatr w żagle z zaułku, no to sorry, nie odpuszczasz. Z zaułków. Rzucają z zaułków jak zwykle. Z zaułków. Ciemnych miejsc, w których Dallas. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie właśnie wyglądała walka z izolacjami, bo to tam, pal, 6, jak masz z mociczem do, do czynienia, ale jak Kairi zacznie bawić się w te różne takie gierki. Ja wiem, że do, dla Shaya to jest tylko kolejna przygoda, ale jestem ciekaw, jak to wpłynie na to, jak przedstawią się Thunder, jeśli chodzi o obronienie tego. Mhm. Eee, dodatkowo też jakieś takie, czekaj, małe rzeczy sobie zapisałem. Eee, właśnie, te żółte osobiste przeklęte. No w zasadzie, gdyby odjąć Lukę, Kairiego, może jeszcze jednego gracza. Nie powiem tu złego słowa o Danielu Gafordzie. Mhm. Ale oni no, nie rzucają dobrze osobistych, możesz ich faulować, możesz robić im wszystko. Ja wiem, że Daniel Gafford, jak wyskoczy do góry i da ci sad i zacznie na ciebie krzyczeć, to nawet jak nie trafi tego osobistego, to jest mało ważne. Ale jeśli ta seria będzie, a ja tutaj właśnie zaraz o typach, czyli yy, ja dałem 4-3 dla Oklahomy, zaryzykowałem. Mhm. Widzę, widzę potencjał tutaj. Mikołaj też dał 4, tylko że 4-2 dał, a ty dałaś 3-4 dla Dallas. Ja właśnie wierzę w to, że to będzie mecz za mecz. W sensie, jeśli będą jakieś izolacje, to będzie nadrobienie tego przez Oklahoma i tak to będzie się ciągnęło trochę jak Cleveland-Orlando. I w ja końcu myślę, że... młodość wygra, bo ich jest po prostu więcej. Nie... Ciężko mi jest to uwierzyć, że Dallas będą w stanie przeciwstawić się każdemu zawodnikowi pierwszej piątki swoją pierwszą piątką. Po prostu. Mm. Zależy w jakich ustawieniach też będą wychodzić. No ten keeper wydaje, wydaje mi się absolutnie kluczowy w tej serii. Ja te typy też podawałam Ci przed tymi wszystkimi kontuzjami, hmm. więc to, ale będę się ich trzymać, bo już nie chcę mi się myśleć teraz i analizować tego w kontekście i na może być meczów tutaj. Natomiast na pewno jeżeli chodzi o obronę to wydaje mi się, że Thunder mają większy, nie chcę powiedzieć potencjał, ale więcej zawodników, których mogą dobrze wykorzystać w tym, w tym aspekcie. I mogą różne, po prostu miksować totalnie różne schematy obronne, tak żeby utrudnić życie Dončićowi, Irvingowi, i może pójść w tę stronę, że, żeby po prostu rolsi. Pokonali ich, jeżeli mają ich pokonać. Rolsi Maps mówię tutaj. Ja wiem słowo Rolsi. Zawsze mi się kojarzy, z tym, że to rolasy, że to nie są roleplayer, że tylko takie rolasy to są, wiesz, i... Ale w sensie, że, że negatywnie. Że nie dobrze. Rolasy, no. Coś dobrego w tym słowie jest rolasy. Dobrze, typy powiedziałem. Czekajcie, ja miałem coś tu jeszcze do powiedzenia. Ale to Chyba też będzie nie. super seria. W ogóle wszystkie serie wydają się super poza tą Tak, serię. ta seria moim zdaniem, do, poza Dallas, nie? to doskonale pokazuje, że faktycznie jesteśmy w tym takim charakterystycznym momencie NBA, że jeśli masz te 10-15 lat, to świetnie się jest wkręcić, zaraz powiemy o tym gościu, takiego Antonego Edwardsa, bo ci ojciec będzie opowiadał o Durancie, później będzie o Wade'ie i Carmelo, ale jeszcze o Lebronku będzie opowiadał tata i mhm. takie to. Także ja myślę, że jesteśmy chyba właśnie w tym okresie, że oni już troszeczkę tam płomień przygasa. Następna ekipa przyjdzie na tą polankę rozpalać ognisko i pić alkohol, bo ci już nie mają siły, wiesz. Dom, dzieci, praca tak już nie będą, nie będą po lasach siedzieć yy, zawiatami. Także... No, ale liga jest w super rękach. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Czekaj, typy. Minnesota Denver. Oni już zagrali jeden mecz, ale typy były przed meczem numer jeden. Musicie mi uwierzyć. Tak jak w to, że my nie mamy nic wspólnego z tym fuck-upem YouTube'a. Banda dyletantów. Yy... Ja, tak samo jak Mikołaj, bo on zerżnął ode mnie, to był pierwszy typ jaki dałem, 3-4 dla Denver, po pierwszym meczu bym go zmienił, ty natomiast oszukujesz i dałaś na odwrót, czyli 4-3 dla Minnesota. To mi się wydaje mało realne, bo jeżeli seria potrwa rzeczywiście 7 spotkań, to raczej marne szanse, że Wolves to wyciągną na wrogim Nie. terenie. 4-3 to są piki bezpieczeństwa takie, wie że daje, żeby mieć ten jeden punkt, a jak wejdzie siódmy mecz, to, to jest bezpiecznie, no bo tak naprawdę ciężko mi było przed meczem numer jeden zdecydować i wymyśleć sobie w głowie, w jaki sposób Minnesota zareaguje. Spodziewałem się tego, co widziałem, ale nie wiedziałem, że zobaczę te, to w takiej odsłonie, która uniemożliwi Denver Nuggets grę, bo do tej pory Nuggets przyzwyczaili nas do tego, że Lakersi wygrywali, 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 a potem. Jokic wstawał od stołu, Wody przestał strzał. patrzeć tak na wyścigi konne i rozdajemy. Tutaj Minnesota zrobiła świetną ro robotę w odciąganiu Jokicia w zasadzie od koszykówki i od piłki. Bo jak Jokic nie ma piłki, to nie ma koszykówki. A jak nie pobiegnie dalej po pick and rollu, to koszykówka go nie znajdzie. Ale I Minnesota nawet zrobiła jak Jokic to świetnie. Nie miał piłkę, to zrobili super robotę na całej reszcie. No, tutaj Rudy Gobert, który ma szansę być. Pierwszym zawodnikiem w historii, co do którego zaczynaliśmy od najgorszy transfer w historii do być może najlepszy transfer w historii, jeżeli się okaże, że Wolves zdobyli mistrza. Jeśli. Jeśli, no mówię, to, to w tej hipotetycznej sytuacji, ale, ale jakby wiadomo, Antony Edwards robi jakieś rzeczy absolutnie kosmiczne, przypomina... Przypomina wersję Michaela Jordana i tak dalej, ale, ale tak naprawdę zwycięzcą tego meczu jest w mojej ocenie Rudy, bo to Rudy sprawił, że, że Denver Nuggets zostali całkowicie wyłączeni jako ten gracz, który był takim wolnym elektronem poruszającym się w defensywie. Mhm. Ustawienie, ustawienie Towns'a na Jokiciu. To było Mistrzostwo Świata, i teraz pytanie, jak Denver, jak, jak może Denver ewentualnie zapobiec e, podobnej sytuacji, żeby się nie powtórzyła po prostu w drugim meczu? Dobra, teraz wiemy, że Gobert prawdopodobnie nie zagra w tym meczu dzisiejszym, bo e, plotka jest taka, że e, chodzi o. Prawdopodobnie mu się dziecko urodziło dzisiaj, albo, albo ma się lada moment urodzić natomiast w tych meczach no już, już bezpośrednio z Rudim jak uruchomić tę ofensywę, żeby żeby grała na takim poziomie, do jakiego Denver Nuggets nas przyzwyczaili i tutaj też jest jedna gwiazdka, bo jednak Jamal Mary nie wygląda jak najlepsza wersja siebie, a nie wygląda dlatego, że ewidentnie to skwiera mu ta łydka nie jest to kompletnie, prawda. nie jest zupełnie, nie jest kompletnie tak eksplozywny, jak, jak, był, jak był dotąd, w sensie w tych w, tych, w, w playoffach. No, muszę sprawdzić, jakie na nagraniu, jakie słowa powiedziałaś, bo mi się światełko rozładowało. Ostatnie, to jest jakiś znak, to jest znak, YouTube daje nam znaki, że, że coś powiedziałaś nie tak, że ta seria potoczy się inaczej. Musimy talerzek taki rozłożyć, sprawdzić, co to znaczy. Albo to jest kara przyszła, taka antycypacja tego, co powiem teraz. Ponieważ ja wiem, ja wierzę w to. W ogóle w sam fakt tego, że trener Minnesota jest kontuzjowany na rzeczy, które nie kontuzują się trenerzy, to jest w ogóle krem, dla krem. Nie, nie chcę twierdzić tej serii, tylko poprzedniej, ale to jest, to jest cała Minnesota, to jest poświęcenie, to jest wszystko. Tak jest. To mi się podoba. Natomiast ja nie wiem, ja wiem o tym, że o wielu zawodnikach przez te prawie 20 lat zdarzało mi się mówić, że to jest ten, tamten, sramten, a potem po pół roku, max po pięciu latach okazywało się, że, że to jest kompletna głupota i człowiek się wstydzi tej wypowiedzi. Ale ja nie wiem, czy ludzie w 85., 86., 87., Oglądając tego takiego młodego, łysawego chłopaka w króciutkich spodenkach, co biegał, Laremu Berdo Berdo Bertowi chciał napluć do zupy i wszystkich nienawidził, bo chciał zdobyć mistrzostwo. Że ja nie wiem, czy ja nie zobaczyłem tego chłopca pięknego w meczu numer jeden. Ja oglądałem Antonego Edwarda cały czas. Ja widziałem różne rzeczy, które robi. Wsady, które były tak głupie, że jeśli by się zabił po nich, nikt by nie wypłacił szkodowania, bo były tak niedorzecznie głupie. Albo bloki. Tak, albo bloki, po prostu o wstrząsienie mózgu z przemieszczeniem obręczy barkowej. Czemu nie? Wyskoczę. Chodzi mi o to, że może właśnie widzimy kogoś, kto startuje do miana bycia kimś po tych, co właśnie ognisko zostawiają. Ja w tym meczu widziałem właśnie te rzeczy, to takie nieszanowanie talentem ludzi, mijanie ich, robienie sobie żartów z ludzi, którzy do tej pory widzieli takie rzeczy, ale nie w takiej skali. Może przesadzam, ale Anton Edwards po prostu. No i jeśli ktoś teraz wsiada do jakiegoś wagonu z jakąś nazwą drużyny NBA, to jest na pewno Minnesota Timberwolves i Lakers. Z Lakers wysiadł <coughs> Derwin Ham i to ham. Nagroda Darwina, ale tak, jak najbardziej się zgadzam. W ogóle to jak, jaki zrobił postęp w grze Nagroda Edwards? Słam? Nagroda Darwina. Teraz doszła tak. do mnie. Tak, nie, nie ma w tym przypadku. To jaki zrobił Ant postęp nawet względem ubiegłego, ubiegłego sezonu, ubiegłych playoffów, serio, to jest, to jest gość, który będzie miał niedługo całą ligę u stóp. Jak już zejdą te wszystkie dinozaury i, i naprawdę przestaniemy już się. Ekscytować tymi nazwiskami, które, które już podpadały, no to będzie liga. I Antonego przepraszam, i które psują nam typowania, bo niektórzy wierzyli, że Clipper stać jeszcze na ostatni podryk Ostrygi. Nie, mm -hmm. nie, nie, nie. nie. Tak. Przepraszam, chciałem Was wszystkich przeprosić. Ja chciałem też powiedzieć jedno: na 30 najbardziej opłacanych osób, też to sprawdziłem przed programem, 7 gra dalej w obecnych playoffach, na dwudziestkę, w dziesiątce gra tylko jedna osoba, tak? Tak, jedna osoba z dziesięciu najbardziej, najlepiej opłacanych koszykarzy w NBA gra w playoffach. Jedna. Na dwudziestu y hmm. dwie. Dwie. Bo Luka Doncic i, i Nikolaj Jokić. Okay. I reszta już nie gra. Paul George jest dziesiąty, ktoś tu wspomniał, że on właśnie ufa zostanie tak zwanym i bardzo dobrze. Podziwiam osobę, która im zapłaci. Więc no. to chyba o czym świadczy, nie? Bo te pieniądze nie były. Ja wiem, że Ben Simons jest na tej liście, którego widzieliśmy. I on głównie teraz gra w, nie wiem, w katalogach e, dla ludzi, którzy lubią skórzaną odzież. Ale, no, ale, mimo wszystko jest najlepiej opłacanym koszykarzem. Jest na tej liście. Może być 29, możemy go wyciągnąć. To o czym świadczy, moim zdaniem. To nadmierne zaufanie w płaceniu niektórym, wiesz? I teraz no. mamy obraz tego Paul George. Proszę. Tak to wygląda teraz w NBA. Bradley Beal to samo. Też chore no. pieniądze. A kompletnie, kompletnie bezużyteczny był w tej serii z Wolves. Bradley Beal się tłumaczył. On ma miał wytłumaczenie dobre. Że to po prostu nie był ich sezon, był pokrzyżowany kontuzjami. Tak, tylko że oni też nie byli zbudowani pod to tak do końca, żeby wygrywać, bo chociażby, dajmy na to przykład Minnesoty. Jak Tim Connelly odszedł z Denver Nuggets i przejął Minnesotę, zaczął budować, zaczął budować ten zespół właśnie tak, żeby grał przeciwko Denver Nuggets. I to hmm. widać. I śmiali się z nich, że dali jakieś kolosalne pieniądze na centrów, że ło, Gobert tyle zarabia, że tyle zarabia Nas Reed, że tyle zarabia Kat i mają umoczone tam chyba ponad 100, 100 milionów na trzech centrów no i mają umoczone te 100 milionów na trzech centrów i generalnie jakby to sami widzieliście w game 1 Katz szedł Kat za głupie faule, to niestety mu się nadal zdarza przejął temat po nim na Zrid był świetny w swoich minutach w czwartej kwarcie. Tak, on wydaje, wydaje się, że był chyba tym największym problemem, który z, sprawiał problemy tym wszystkim, którzy chcieli punktować w Denver i byliśmy przyzwyczajeni o tym, tak? Że Jamal Murray nagle wpada, jego nie ma w tym meczu, nagle Jokić wpada, nagle dzieją się rzeczy, to, to co mówiliśmy o tych pick and rollach i Nazrid jest bohaterem meczu przez sześć minut. Tak, ale to w ogóle ja mam wrażenie, że całe to spotkanie to, to, to pierwsze spotkanie pomiędzy tymi drużynami, to był taki właśnie mecz takich sekwencji no. że tutaj wiadomo Antony Edwards majstersztyk w pierwszej połowie później Kat się odpalił na trzecią kwartę razem z Conleyem, później się odpalił w czwartej kwarcie ten, Nazrid w międzyczasie w, jeżeli chodzi o Nuggets no to totalne zero Jamal Mary w pierwszej połowie później dojechał z 17 punktami Super Czekaj. ciekawa seria i, i taka wydaje mi się jednak mimo wszystko trudna do przewidzenia, bo każdy ma jakieś argumenty. Wydaje mi się, że tak naprawdę kluczową rzeczą dla Minnesota wiadomo, hmm. poza utrzymaniem obrony, ale to no, są truizmy i tak dalej, to jest to, czy jak Anthony Edwards będzie nadal podejmować decyzję w ataku. Bo jeżeli on będzie, w sensie to, to wydaje mi się absolut, absolutnie kluczowe o tyle, że już w tym momencie oglądamy Edwarda, który doskonale wie, co w danym momencie powinien zrobić. To znaczy, jeżeli widzi podwojenia, to nie wiem, nie, nie kozłuje nie wiadomo jak długo, tylko szuka tych skip pasów, szuka kolegów do tego, żeby odegrać. Nie ma tam miejsca na Hero Ball. To nie, nie, nie jest tak, że on katuje te rzuty. Tylko on po prostu szuka najlepszego możliwego wyjścia z danej sytuacji. I to wydaje mi się po prostu kluczowe, jeżeli będzie potrafił to zachować, to jego rzut też będą wpadać. Te pulapy głównie, rzut pokośny. Ktoś na espn jak była seria z Lakers, to opisał Denver Nuggets, że oni bawią się ze swoim jedzeniem. <laughs> I tak to trochę wyglądało, ale. Teraz to ta zabawa polega na tym, że to wygląda jak zabawa z jedzeniem, tylko że to przeciwnik generuje to, że oni nie są w stanie, no nie wiem, ten przykład mareja, no, dowozić w określonych momentach, bo, bo po prostu jest tam, albo tak jesteś blisko kryty, że na te sześć rzutów trafisz dwa, no bo ta piłka się w końcu odbije, bo wyjdziesz na ten, nie wiem, pół dystans i rzucisz po zasłonie, a wtedy piłka powinna pójść gdzieś indziej, wiadomo gdzie. No. Pytanie właśnie, pytanie jak dalej ze zdrowiem będzie u Jamala Mareya, bo to z kolei dla Denver wydaje, wydaje się absolutnie kluczowe. Hmm. Kurczę, zgubiłem pytania z czatu, a teraz powinniśmy zrobić pytania i pójść do domu. Więc jak ktoś ma jakieś pytania z tamtej transmisji, niech napisze. Jak nie, od razu mówię, że ja to wrzucę chyba zmontowane, bo ja nagrania nie wyłączyłem. To też ciekawe, czy będzie mi spowalniało w nagraniu, ale my tutaj nic nie słyszeliśmy, i widzieliśmy. Down detektor wykazał, że prawdę mówię, więc ja nie wiem, co tak, to jest. Tak, czyli jednak jest awaria. Znaczy już nie, już wszystko działa, już mi nie kółkuje, ale, ale coś było chyba. No kurde, hmm. rzeczywiście. To rzeczywiście. No, posz... widzę tutaj raporty. Mhm. Może nas też trafiło. Zastanawiałem się nawet, czy to nie jest kwestia tego obrazka z młodymi wilkami, no bo jakaś nagość to... ale. E, Dwa pytania. E, Bartek Misztal napisał, Mati Shibia chyba przekalkulował i liczy na to, że nagle zbuduje ekipę w jeden sezon i będzie zbierał żniwa, ale w NBA tak się nie da. W NFL tak, ale NBA to nie NFL. Nie. Myślę, że w NBA się da, tylko chyba trzeba to robić z głową i ja też jestem wśród tych ludzi, która dalej wierzy w Kevina Duranta. Jak zobaczę go w jakiejś drużynie, to już będę opowiadał ludziom: słuchajcie, jak on rzuca, jak broni. On ma 70 lat, i nic z tego nie będzie. I to jest chyba fragment tego, czego się wszyscy spodziewali. Może Devin Booker nie jest tym zabójcą, o którym mówił Kobi? Może on powinien sam grać i tylko otaczać się ludźmi, którzy mu dostarczają, a nie dwoma konkurencyjnymi strzelcami, z czego jeden przez pół sezonu nie grał. I też nie wiemy, jaki on jest, bo grał w główną drużynie, czyli Wizards przez całe swoje życie. Ale, nie wiem. Ale nowy właściciel Sens powiedział, że ostatnio, że 26, 26 GM-ów tak, GM w NBA z miejsca na pewno zamieniłoby się składami z Phoenix Sens. No. Ja znam nawet taki jeden. Oni zapłacili facetowi 20 baniek powiększenia garzy za to, że nie chodzi. To znaczy, że coś wiedzą chyba, że będzie chodził. Jason Tatum to materiał na lidera, dowódcy zespołu. Patrząc na serię z Miami, pada pytanie, czy Celtics tak bardzo powinni się go trzymać. No właśnie, ja nie rozumiem tych oskarżeń, dlaczego po tej serii ludzie nagle widzą, że Tatum może nie jest liderem. Ja słyszałem to wielokrotnie, czytałem na Reddicie też wielokrotnie. Nie rozumiem tego. Czy ludzie nie rozumieją, że po prostu schowali typa do szafy, bo nie ma co się przemęczać przeciwko gościom, którzy nie rzucą nam 90 punktów, nawet jakby przyszli z matkami? No nie ma szans, nie ma szans po prostu. Więc po co mamy się starać? Skoro Derek White ma chwilę życia. Był nikim, obciął włosy i nagle 30 100 punktów na mecz. On, on kabrioletem jeździ, jest tutaj ten masło, kładzie sobie na włosy, on żyje. Tak jak ten piesek, co miał tego hot doga i nie wiem, czy widziałaś takie coś na Facebooku, taki rysy jest, że tam sam, gdzie jesteś? I on wbiega do środka, taki mały kundelek trzyma parówkę, jest taki zdziwiony, że on go zaskoczył z tą i on do niego mówi, you've got hot dog buddy i ten pies jest zajarany, że ukradł parówkę. No i to tak wygląda właśnie. To jest właśnie you've got the hot dog buddy. Oh, to jest ale, właśnie to. ale było sporo takich głosów w ogóle w tym sezonie regularnym, że he. Hm. Może to jest jednak drużyna Jelena Browna, ale ja szczerze mówiąc, no nie wiem, cze, czego, oczekujemy, czego oczekujemy od lidera? Czy, czy oczekiwanie jest takie, żeby, żeby rzucał po 35 punktów w meczu i miał, i miał takie średnie jak, jak luka? Czy to, jest, czy to jest definicja lidera? Bo jakby bez tej definicji chyba ciężko jest odpowiedzieć na to. To a pytanie. może ludzie sobie wmówili, że musi być tam lider, bo jest już dawno ustalone, że jest ich dwóch i nie będą nawet tego dementować. Oni chcą grać w kosza i nie stawiać się w jeden wyżej nad drugim. Może też tak być. No właśnie. No właśnie. chcieli stworzyć tą monstrualną pierwszą piątkę, to myślę, że podział obowiązków musiał być sprawiedliwy, a nie za czasów Kobiego czy Jordana. Dobra, ja jestem Michael, a ty jesteś Kupą. I gramy razem. I tylko to nas łączy, stary. Masz robić to, co ci każę. Nie, myślę, że tak nie jest. I... Ja też chciałem oddawać Teitiuma, Browna w inne kierunki, ale nie dlatego, że nie byli liderami, tylko że nie dowozili, no. I w dalszym to, to... ciągu w sercach kibiców y, Boston Celtics oni nie dowożą. To musi skończyć się jednym i wtedy dowiozą już na amen, już nikt nie będzie miał żadnych pretensji nigdy. To musi stać się... Trzy, ty, ty, trzy tytuły muszą być, żeby oni dowieźli według kibiców Celtics. Pod rząd. Tak. Dobrze, jakieś jedno pytanie naprawdę idziemy. Bo Bartek pytał kolejny raz, a, że Kendrick Nan i Kostas to krok Krokod Final Four w Berlinie. Ja jestem ciekaw jaką wartość reprezentuje teraz Kendrick Nan rzucony w playoffy offy przeciwko, nie wiem, komukolwiek. Nie, nie wiem jak to mam sprawdzić. Tu już jest kolejne pytanie o Kendrick Nana. Bo Bartek jest zakochany w Kendricku Nune'ie pewnie. Ja też byłem, ja go wrzuciłem z Steamu z fantasy. Dobrze, prawdziwe pytanie jest, które drużyny odpadające z pierwszej rundy powinny zawinąć swój projekt i pójść w przebudowę widząc, że już nic z nich nie będzie? Moim zdaniem są to Bulls. A, oni nie grali w playoffach. Przepraszam. Nie wiem. Masz jakieś takie drużyny, które powinny iść w full przebudowę mode? Mm, już patrzę sobie na listę. Kogo my tu mamy? Magic, wiadomo. Clippers. Nie zrobią tego. Bucks nie zrobią tego. E... Palita. Ale Bugs, Bugs mogą być blisko tej Palita. teorii, bo chyba sobie zdali sprawę, że z Lilardem to nie jest tak fajnie, to, to, to nie jest tak dobrze, że Janka nie ma i Lilard Lila, wygrywa Nie, myczo. no ale wiesz, tam nikt nie zrobi niczego drastycznego. Ja e, wiem, ale. Której... Ale ja myślę, że. Ja myślę, że ciężko... Dostają telefon za klawin za Damianka Lilarda. I proszę bardzo, no i No, No, szanujmy się. Ale, ale wiesz ja myślę, że tam nikt nie, nie zrobi niczego drastycznego i byliby moim zdaniem trochę głupi gdyby, gdyby robili nie wiadomo, nie wiadomo jaką przebudowę, bo Milwaukee Bucks odpadli z Damianem Lillardem, który był kontuzjowany mhm. który był kontuzjowany i Janisem Antetokumpo który nie powąchał nawet, nawet parkietu tak. no nie nie, nie, nie klei mi się to, znaczy tam... Ale mogą być blisko, mogą być jakieś tarcia, to jest jedyna drużyna na wschodzie, w której widzę, bo w Filadelfii nie widzę żadnych tarć. Tam będzie wszystko dobrze, będzie zapomnienie o sytuacji, dodamy sobie jakiegoś marginalnego gracza, To Tobias Harris pojedzie do Chin i no, będziemy i dalej udawać, że jesteśmy cup w procesie. Space. Mają no, bardzo oczywiście. duży cup space Sixers, I... więc mogą tam, mogą myśleć. Boże, jak Joel Embiid ma przesrane, jak nie Kałaj mu wrzuca piłkę, co się sto razy odbija, to on jest kontuzjowany, nie ma kumpli. No. Ten odchodzi, jak on ma przekichane w życiu ten chłop. To jest klątwa. To musi być klątwa. Dlatego on jedzie na igrzysk. <noise> Ale wracając do pytania, ja myślę, że Pelicans czeka, czekają duże zmiany. I myślę, że tak. Oni wiedzą, że chcą budować wokół Zajona. I słusznie, bo Zion pokazał w tym sezonie, że... że to wszedł na ten, na ten poziom taki, który, który rzeczywiście jakby wskazuje na to, że był jedynką w drafcie I to, i to działało super, no ale Brandon Ingram, Kaplica, 34,5% z gry, 25% za trzy, kompletnie w ogóle jak przeszedł obok tej serii, nic Mało absolutnie tego. nie pokazał. Czy tylko ja zauważam to, że w grze Brandona Ingrama nie pojawiło się nic nowego od dwóch lat, dokładnie, trzech. dokładnie. On potrafi zrobić jedną rzecz. Dostaje piłkę gdzieś na górze, porozpędza się, tam może odepchnie kogoś tyłkiem, może jakiś fadeaway, ale rzadko, ale ogólnie szuka wejścia po ukosach, może w środku, może jest jakaś dobitka, ale tam nie ma rzeczy, które słuchajcie, w wakacje nauczyłem się nowej sztuczki. Biada wersja Kevina Duranta. Lakers wiedzieli, co robili, jak oddawali. Z, Randle, z randlem no. gorzej, no ale to nie kopnę leżącego, Marta, bo to. Nie, nie no eleganct. ja się cieszę, że nie oglądam randla Flakers. No to zaraz przyjdzie nowy trener, to będziesz się cieszyła. JJ Reddick. Ja przez moment myślałem, że to jest prawda. Nie wierzę ale... w to. Ale to, nie to jest, jest prawda. prawda. To nie jest prawda. To w dalszym ciągu nie dociera do mnie, to nie jest prawda. To jest prawda. Muszą to jest jakaś promocja Lebrona. podcastu. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie jest... oni muszą zadowolić, oni muszą zadowolić Lebrona, ale co, co jakby nie oznacza, że zostanie zatrudniony. To byłaby to by, to by była głupota. No, mhm. ale wracając jeszcze do Pelicans, no to, to ja myślę, że tak naprawdę jedyne takie. Jedyni pew, jedyne pewniaki, jakie, jakie będą na, na przyszły sezon, tak żebym mogła powiedzieć, ok, ich nie będą chcieli się pozbywać, to będzie Zion, to będzie Herb Jones, to będzie na oczywiście Trey Murphy trzeci, to będzie Dyson Daniels, to, to będzie Jordan też. Hawkins, no bo to jest też młody gracz w super kontrakt i to będzie Alvarado. Ca cała reszta, Cała reszta jest moim zdaniem mocno niepewna i i wcale bym się nie zdziwiła, gdyby, gdybyśmy, gdyby po prostu albo wytransferowali Makolama albo wytransferowali y, Ingrama. <tryk> Tylko gdzie? Y, albo, albo te dwójkę. Jest taka jedna drużyna, która mówi, że tam by, by, może i coś tam by powymieniała. Nie ma dużych aspiracji. Znam taką drużynę. Chciałbym na tym etapie rozgrywek w końcu pooglądać swoją drużynę. A nie patrzeć, że ona się do nie Nieważne, to jest, to jest cierpienie bulsiarza. Ale Dobrze. w sensie, że Buls mieliby pozyskać Ingrama? Tak, kogokolwiek. No przecież Ingram to byłby z naszą nadwyżką nad takim Williamsem Patrykiem. Ale. Tf, o Jezu, nie no. No tak. Ale to inna pozycja. Trudno. Przecież Patrick Williams nie ma żadnej pozycji w ogóle w Bulls. Jego pozycją jest, nie wiem, to, że otwiera drzwi gdzieś w szatni. Kogokolwiek, za kogokolwiek, to tego typu wymiany Bulls potrzebuje. Co? No? Że wracając jeszcze do pary Pacers, nicks Typ na 6 meczy po kursie z serduszko mi zasłania. 1 ileś jest ok, bo na Nicks jest 1,35, tam chyba 1,6. Nie wiem, ja nie stawiam całych serii, jakoś nigdy tego nie robiłem. Boję się trochę. Ja takie... też nie, na pewno nie będę nikomu doradzać w kwestii... Ale bedbuildery bym wam doradzał. Jeśli wasz bookmacher ma takie coś, co można robić kilka wydarzeń naraz, to punkty, zbiórki, bloki w Minnesota, w Denver, kombinujcie jak chcecie, to zawsze tam wchodzi. Na Jokicia, to on, on bierze to w ciemno, chyba że nie wyjdzie na boisko, no to gorzej. Dobrze, bardzo możliwe, że no, będziemy to. w czwartek. Bardzo możliwe, że nie będziemy w czwartek, tylko będziemy bliżej połowy tych semis. Dzisiaj w nocy liga chyba nie gra. No jak nie gra? Gra? No pewnie. Na pewno? No. Tak mi się dni zlewają, że myślałem, że dzisiaj nie gra. Poważnie. Myślę, kurczę, miałem no, no Games on Monday. Byłem bardzo jak zdziwiony. To? No i zaakceptowałem to, ale potem chyba była jakaś aktualizacja, że oni po prostu nie nadali na ISP. Pierwsza 30. Dobrze, dobrze, bo. No, I później dobrze. czwarta. Dobrze. dobrze. Nie, bo ja sprawdzałem terminarz zaraz y, chyba w trakcie tego wczorajszego meczu i dzisiejszego wczorajszego i tam, bo chyba jeszcze po prostu nie naddali. Ja też byłem zdziwiony skąd ta pauza, no ale skoro pauza, to bardzo dobrze. Ale jak jej nie ma, to jeszcze lepiej. I dlatego, może będziemy w czwartek. Y, dla tych, co słuchają i chcieliby całość, to jak ja to zmontuję, to ja wrzucę to jako po prostu film. To nie będzie dostępne w transmisjach na żywo, będzie na playlistie ale nie będzie dostępna jako transmisja na żywo. Pojawił się po prostu nowy film, nazwę go jak podcast specjalny, bo niestety YouTube dzisiaj pokazał nam tą dupę. z jest 20 minut. Dobrze. Chcesz coś powiedzieć ciekawego? Jeszcze? Jakiś wierszyk może? Nie, nie mam nic do dodania. Kto instantly. dosłuchał do tego momentu, niech powie jakieś zdanie. Teraz ty wymyślasz. Kod w oku był hitem, więc musisz wymyśleć coś równie rzutkiego i atrakcyjnego dla widza. Lakers z pięciu. Nie, no to to jest smutek, to jest kopanie leżącego. Ból z mistrzem 25. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj no. Biskota wyjątkowo. Pamiętajcie, oglądajcie Chicago Sky, WNBA zaczęło grać. Angel Reese. już jest na boisku, dlatego zachęcam. Wszystkie te nowe fajne, co rzucają i są lepsze od naszego wpelka, przeciętnego zawodnika, też tam są. Dlatego zachęcam. Możecie pooglądać. Pre-season trwa. Jest chyba za darmo, nawet. nie wiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Przykładam awarię, to widać braku kota. Do widzenia, państwu.